Przy Boże, coś wam powiem. Uczeni w piśmie i faryzeusze zachowują się jak detektywi. Śledzą Jezusa, żeby znaleźć coś, za co będą mogli go oskarżyć. Ale Jezus także jest śledczym, ponieważ szuka ludzi, którym potrzebna jest pomoc. Motywacje uczonych i Jezusa są sobie przeciwne. Faryzeusze chcą rozgłosu. Jezus tego unika, choć jest to trudne. Na pewno sam nie stawia się na pierwszym miejscu w żadnym działaniu. Jego pierwszeństwo wynika z odpowiedzialności. On jest pierwszym, ponieważ przeciera szlak zbawienia i prowadzi do Ojca. Trudno byłoby przewodzić, idąc na końcu. Kiedy dziś mowa o tych zaszczytnych miejscach, tych pierwszych przy stole, Jezus zajmuje ostatnie. Jak powiedział papież Benedykt, sam Chrystus zajął ostatnie miejsce na świecie. Krzyż. I konkretnie tym radykalnym uniżeniem odkupił nas i ciągle nam pomaga. Jezus jest dla każdego dostępny cały czas. Każdego kocha bez ograniczeń. I to, czego od nas wymaga, to pokory i uniżenia wobec innych. Nasze talenty czy zdolności nie mogą być powodem poniżania człowieka, przytłoczenia go naszymi umiejętnościami. Taka postawa będzie doceniona. Może wielu za bardzo sobie wzięło te słowa do serca zbyt dosłownie. To znaczy, nie stawiamy Boga na pierwszym zaszczytnym miejscu w naszym życiu. On sam nie będzie się wpychał, chyba że go o to poprosimy. Tylko nie wiem, czy ludzie tego chcą. Wiemy i znamy słowa świętego Augustyna, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. W przeciwnym razie w naszym życiu panuje rozgardiasz. Z drugiej strony bałagan, jaki sami tworzymy, wielu ludziom nie przeszkadza. Takie niepoukładanie wewnętrzne odbija się w działaniu i myśleniu. Puentą dzisiejszej nauki Jezusa było pokazanie, że wszystko zostanie rozliczone. Każda koneksja, każdy układ z diabłem, by w tym świecie mieć jak najlepszą pozycję, zostanie zdemaskowany w dzień sądu. Na pierwsze miejsce zostaną postawieni ci, którzy na co dzień żyją Ewangelią. Wtedy będzie wielkie zdziwienie tych, którzy pchali się do przodu, by czerpać korzyści, bo zostaną upokorzeni. Można powiedzieć, że kto nie potrafi kochać, ten sam się poniża, a więc pozbawia się szacunku. Bowiem wywyższanie się i stawianie siebie na pierwszym miejscu jest nie do pogodzenia z miłością. W końcu miłość jest prawdziwą wielkością człowieka, a nie pozycja społeczna. W życiu wiarą nie ma większej godności od tej, jaka zostaje nam udzielona przy chrzcie, kiedy kapłan namaszcza głowę dziecka olejem krzyżma. Jest to godność przyjaciela Boga. Gdybyśmy to zrozumieli, to wiedzielibyśmy, że pierwsze miejsce nie jest dla zaszczytów, ale do służby. I to właśnie swoim życiem pokazał nam Jezus. Niestety, ulegając pysze, szalejemy, bo nie tylko wynosimy się nad innych ludzi, ale i nieraz nad samego Pana Boga, bo potrafimy Go osądzać i poprawiać, by nam było wygodnie. Święta siostra Faustyna w dzienniczku napisała: o, jak piękna jest pokorna dusza, z jej serca, jak z kadzielnicy, unosi się niezwykle przyjemna woń i przez chmury dociera do samego Boga. Jezus jest mistrzem w czynach i słowach. My możemy być Jego naśladowcami, jeśli w sercu mamy ducha miłości, któremu powinniśmy dać się całkowicie opanować. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.